Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piechol, to jest Grand Theft Auto Online na PlayStation 4. Jesteśmy koło lotniska. Jak dobrze się składa, bo odkopałem niektóre z challenge'y z poprzednich materiałów. Kurczę, powiem wam szczerze, że musiałem przejrzeć od 209 materiału wszystkie odcinki, czego jeszcze nie zdążyłem zrobić, ale przejrzałem parę pierwszych. I szczerze, tam były challenge z dużą ilością łapek, których ja autentycznie nie przyjmę, po prostu. Sorry, to troszeczkę świńskie z mojej strony, ale posłuchajcie tego challenge'a. Od gościa, który się szczyci ksywką Plapla Pletowski. Przez 50 odcinków zarabiaj minimum 7 kafli. Jak nie, to wysadź wszystkie auta w garażu. Oczywiście jak nie, to w sensie, że jak nie wykonam tego challenge'a. No 50 odcinków, no serio? I ten challenge miał ile? 9 łapek, no kurde! No bez przesady, no. Jeden challenge na 50 odcinków, no to kto to łapkował tej, no. Bez przesady. Później mam na przykład z 211 materiału od użytkownika, który ma ksywkę Nowy Kanał. Rób totalny mayhem każdą bronią przez 30 sekund. Masz 3 życia, plus muszę zabić jednego gracza. Ej, jeżeli tam dodamy każdym rodzajem broni, to okej, bo na przykład... Jak każdą bronią, to co, no mam tutaj na przykład wyrzutnię fajerwerków, w którym zostały mi tylko 3 fajerwerki. Znaczy w której tak właściwie wyrzutnia to jest ona. Przecież kobieta, widać, jaką ma dziurę. nie dlatego. No ale mam tylko 2 czy tam 3 rakiety, no i nie chcę tego zmarnować po prostu na mayhem jakiś. I jeszcze ma trwać 30 sekund. Każdym rodzajem broni to okej, sobie granatnik wezmę z tego rodzaju, tutaj wezmę granaty, to jakiś pistolet, to jakiś karabin, to jakiś większy karabin, tu snajpę, tutaj jakąś broń, to jest shotguna, no i możemy porobić sobie mayhem. No ale to niestety osoba, autor tego challenge'a musi wyrazić zgodę na delikatną zmianę, delikatną modyfikację tego challenge'a. Po prostu zamiast każdą bronią, to każdym rodzajem broni. No ale chyba dzisiaj mogę spokojnie zająć się challenge'em od Rafała Szewczuka. Czyli ukończeniem pierwszych 5 wyzwań w szkole latania na złoto. No, jesteśmy już na lotnisku, więc można sobie podbiec, zobaczymy o co chodzi. No mam na to 2 odcinki, tak przynajmniej określił autor w challenge'u. No troszeczkę łapek było pod tym challenge'em, więc proszę bardzo, na ekranie przed wami szkoła latania. Chociaż była druga wersja tego challenge'a, żeby zrobić wszystkie 10, ale na to miałem 3 odcinki, a serio chciałbym jak najwięcej challenge'y w jak największej liczbie odcinków zrobić. A mam dla was godzinkę, więc jakby co te 2 odcinki mogę poświęcić teraz. Na ten jeden konkretny challenge. No ale kurczę, szkoła latania, czyli co, no będziemy sobie latać, tak? Zewnętrzna pętla, czy mam to zaliczone na cokolwiek? Rekord świata, ile? 57 tysięcznych sekundy, ja... He? Dobra, to 5 pierwszych. No to zewnętrzna pętla idzie na pierwszy ogień. Jak to wygląda? Nie no, muszę tego słuchać. Już troszeczkę się laserami nalatałem, chyba wiem jak zrobić zewnętrzną pętlę. O kurde, taką! O shit! Dobra. Okej. Okay. Nie chcę nic mówić, ale może się nie udać. Czy to konkretnie musi być przy tamtym moście? No właśnie, to masz jak debilowi. Kretynie. Jest w poziomie do jasnej cholery, no. Forward? I zrobione. No wyrównałem i... No gdzie jest koniec? A jeszcze tam dalej, no ba. No nie wyrobię się w 58 sekund, no tyle potrzebuję na złoto. No pełen bucik. Pełen bucik. Jak co? Podążać dokładnie za zaznacznikami, co? What? He? He? Kiedy mam wreszcie odwracać maszynę? Tu? Aaa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 
kurde, ile tam setnych zabrakło, no! No widziałem, że na srebro przeskoczyło, no kurde! To jeszcze raz. No wiem, że zaliczono, ale na złoto, no właśnie. Muszę to zrobić w jedną sekundę mniej. No ale dobra, skoro już teraz wiem, że
muszę się bardzo pospieszyć, no to spokojnie, polecimy. Ej, ale dostałem 6700. Ej, to się ładnie zarabia, nie widzę nawet. To ja poproszę jeszcze raz. Tym razem gold medal is my goal. O kurde, sorry. Wybaczcie, jeszcze troszeczkę chory jestem. Czasami się coś czas zdarzy odkaszlnąć. Dobra, już nie musisz w ogóle tłumaczyć, ani jak debilowi, ani nawet jak inteligentowi. Po prostu nie musisz. Nie wiem, gdzie muszę dolecieć, wiem, co muszę zrobić. Oj, nie, nie, jeszcze troszeczkę niżej się okazuje. No jak? Kurde, nie udało się teraz? Co? Przecież to jest totalny beton. No uwaga, no patrzcie. No i zrobiłem już tą pętlę wcześniej, no teraz strata tych paru sekund. No nie, już się nie uda, kurczę, no. Będę musiał trzeci raz powtórzyć. No dobra, teraz na pełnym bucie, uwaga. No nie, no już jest po czasie praktycznie, choć ładnie mi się udaje zmieścić pod mostem zawsze. Ej, cholera, nie wierzę, poszło jeszcze gorzej. Nie było to totalne szambo, ale do szkoły latania to ci trochę brakuje. Srebrna gwiazdka. No, no właśnie, no właśnie. Ale czy znowu 6000 dostanę? No bo serio, jeżeli minutę i 3 sekundy. Wystarczy poświęcić... no właśnie, nie, wcale nie. Bo jeżeli serio, tylko minutkę z groszem trzeba by było poświęcić, żeby zarobić 6 kafli, no to oj, ale bym tutaj farmował pieniądze, ale bym farmował. Nie, dobra, trzeci raz. Żeby się udało, żeby się udało. No może się uda w jednym odcinku to cholera zrobić, no. Bardzo bym chciał. Dobra, pełen but. Nie ruszam w ogóle drążków teraz. Znaczy drążków. Gałek, no ale w przypadku pilotażu z samolotu, no to drążki. Dobra. Na pełnym bucie. Każda sekunda się liczy. O cholera, trochę wyżej, dobra. No inaczej bym nie wykonał tej zewnętrznej pętli pewnie. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, ale wiem tyle, że nie muszę od razu wykonywać tej pętli. Mogę na przykład tutaj ją sobie czasnąć, więc uwaga. No. I zrobiona. Dobra. I teraz pełen papeć. Dobra. Maszyna wyrównana. Na pewno. No tu trzeba na pełnym bucie robić pętelkę. No, go. O, shit, no nie! No wiedziałem, że jak się zachwieje, to będzie do kitu. Nie, dobra, opuszczam. Jeszcze raz. Miało być do 3 razy sztuka, będzie 4 razy. No ale na złota miały być, no tak brzmiał challenge. Ej, właśnie, moment, a tutaj wcisnę. Nie, myślałem, że jakieś turbo będzie, ale nie. No nie wierzę, że taki problem mam ze zrobieniem dwóch pętli zewnętrznych w przeciągu mniejszym niż 58 sekund, no ej. To nie jest aż takie trudne. No i najgorsze jest to, że za pierwszym razem było najbliżej, a później już same kachaje. O, ale co zrobić, no. Dobra, zaraz, albo już od razu. No. 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 I pełen but już. Dobra. Wtedy byłem troszeczkę bliżej mostu, ale to dlatego, że poczekałem, a teraz mam więcej czasu na korekcję toru lotu. No, jeszcze troszkę w lewo, jeszcze troszkę niżej. Dobra. No chyba jest okej, okay, chyba jest okej, okay, dobra. I jedziesz. O, szlak, trochę było nisko, ale... No już, jest, dobra, pierwsze złoto, jeszcze na pilota sił powietrznych, Golden Star Awarded. Ja właśnie nie słyszałem, co on tak dokładnie po angielsku powiedział. Dobra, ale jest pierwsze złoto, jedno z pięciu. Pozostają jeszcze 4. Ale w sumie to powiedziałem chyba dla tych, którzy nie znają się kompletnie na matmie. Po co się nie wierzę, że ten rachunek był dla kogoś trudny. Dobra, następne. Awaria silnika. Wyląduj mi jetem z uszkodzonym silnikiem. Ej, niczym Wrona, polski pilot. Nie, dobra, szczerze, pominiemy to. Chyba wiem, jak się ląduje z wyłączonym silnikiem, znaczy z uszkodzonym, ale podejrzewam, że uszkodzenie właśnie będzie polegało na tym, że on się wyłączy. Dobra, więc maksymalnie. A, wow, szybując, no to nie, faktycznie, to wysokość mi się jeszcze przyda.
Okej, ale to może podwozie jednak sobie wysunę, co wy na to? No przecież bez przesady to lądowanko będzie, kurczę, bardzo proste. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale... Ale właśnie, za co jest złoto? Tutaj w tym konkretnym przypadku może za to, żeby jak najbliżej końca wylądować. No to okej, to jeszcze troszeczkę poszybujmy sobie. Jeszcze trochę. Jeszcze troszeczkę. O, dobra, już może lądować. Teraz będę musiał dojechać tam na miejsce. No szybciej, kurde. Co prawda nie widzę tutaj, żeby jakieś ograniczenie czasowe było. No nie, no nie myślę, że to będzie failed, bo nie dojechałem. No myślałem, że chodzi o to, żeby bezpiecznie. No teraz, kurczę, przydałaby się taka miotełka jak w karlingu. Przed samolotem. No patrzcie to, no nie wierzę, nie? 71 metrów zostało. Co? Brązowa? O kurde! No nie, no to jest totalna porażka. Co prawda wszyscy pasażerowie przeżyli. Nikt się nawet nie zesrał ze strachu. A, no kurde, brązowa gwiazdka tylko. Do challenge'a mi się to w ogóle nie przyda. Ani trochę. Więc trzeba to będzie powtórzyć. Tylko tym razem naprawdę, no już znowu wiadomo o co chodzi, więc... Teraz powinno być lepiej. Mam nadzieję, że znowu nie będzie coś na zasadzie, że za pierwszym razem było najbliżej. Ale dobra, moment. Nie muszę chyba konkretnie w celu. Mogę przejechać tą linię mety? Znaczy to pole? Tą bramkę? No dobra, no glidujemy. Nie ma co jeszcze podwozia wyciągać nawet. No ale właśnie, teraz większa odległość mi jest potrzebna. Najwyżej wyhamuję sobie. Bo chyba to jeszcze jest sprawne w tym samolocie, nie? Hamulce. Cholera, mam nadzieję. No dobra, dobra, spokojnie, spokojnie, chill. No właśnie, upewnij się, że lecisz wystarczająco szybko, żeby dolecieć do końca pasa. No kurde, dobra, okej. Już teraz chyba jest zacnie, mogę lądować, ale kurczę, coś jednak pod za dużym kątem chciałem to zrobić. No, ląduj, no i pięknie, hamuj. No hamuj! Złota gwiazdka miała być. No kurde, stój! No bo teraz znowu widzę tą odległość. I to mi znowu śmierdzi brązem, albo jeszcze gorzej. No właśnie, kurde! Wiele prób mnie czeka. Zanim to zrobię na złoto. No nie no, kurde. I się sprawdza teoria, że za pierwszym razem jest najbliżej. To cholera, znowu ten pieprzony brąz. A teraz już gratyfikacja finansowa naprawdę nie pozwala mi się cieszyć z tych każdych kolejnych prób. Dobra, do 3 razy sztuka, ale pewnie i 4 się pojawi, i 5, i 6, i 7, dopóki nie pojawi się złoto. Na szczęście autor był na tyle miły i wykazał się empatią, że no nie mam limitu prób. Po prostu 5 złotych medali i 2 odcinki. Ale cholera, no właśnie, 2 odcinki to już jest jakieś ograniczenie, przecież. No dobra, wystarczająco szybko, ale nie za szybko. I też nie mogę, kurczę, jakoś krzywo. Dobra. Chyba jest okej. Okay. Wyciągnijmy podwozie już. No tak właściwie wysuńmy je. No i teraz spokojnie. Okej, troszeczkę podnieś maszynę. Troszeczkę, jeszcze trochę. Jeszcze trochę, bo dalej jesteśmy chyba za daleko. Dobra, kid, ląduj. No i zobaczymy. 300 metrów, czy dojedzie? Cholera, powinien. Dobra, już zaczynam zwalniać. No nie. Spokojnie. No i teraz, hamuj. O cholera, chyba nie myślę, że nie dojadę. Ciśnij! No 10 metrów, no nie. Nie będzie złota. Złote lądowanie, ej. Wow. Złoto? Gold? Jest! Dobrze! Woo! Drugi jest złoty medal. Drugi złoty medal, jeszcze tylko trzy. Może się uda to machnąć w tym odcinku. No, Rafał Szewczuk się ucieszy. O ile w ogóle jeszcze subskrybuję mój kanał, choć z tego co pamiętam, on ogląda od początku. Znaczy tak właściwie ty, Rafale, bo jeżeli oglądasz od początku, to pewnie ten materiał też obejrzysz. Więc mogę się personalnie do ciebie zwracać. Tak samo to, rekord świata. 1/10, to znaczy 1/100 metra, no
Kurde! Czyli 10 centymetrów. Gonienie spod ochronu? Ej, to jest to, co zawsze chciałem zrobić normalnie grając, a jakoś nigdy nie mogłem. Nie ma nic fajniejszego niż wyrzucenie samolotu kadetów bez spadochronu. No na pewno! No na pewno! Dobra, celem jest złapanie spadochronu w locie i wylądowanie na celu. Dobra. Okej. Okay. 3, 2, 1. Skaczesz. A, no super. Jeżeli tutaj jest jakiś limit czasowy, no to niestety. Ale chyba straciłem cenną sekundę. No przejmij go. Dobra, jest, jest, jest. Dobra, teraz wylądować na celu. Gdzie jest cel? Przepraszam bardzo, gdzie jest mój cel? Fajnie by było, abym już go widział. No. No. Ej, cholera, żeby nie był za daleko przypadkiem. Dobra, włączaj, 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 dobra. I jak? Nie chcę wyrzucić spadochronu w życiu. Może na tym boisku. Tak, tak, dokładnie, tam coś widzę. Okej. Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Nie chcę krakać, ale może za pierwszym razem już się uda. No, troszeczkę niżej może. I szybciej. Jeszcze troszkę. Oj, za bardzo chyba. Okej, ale już można bardziej tryb lądowania sobie włączyć. Cholera, żebym nie przeleciał. Oj, ale też z drugiej strony, żebym w ogóle doleciał. No, kurczę, szczerze, wygląda dobrze. Wygląda nieźle. No. O. Jeszcze kawałek, oderwi. Tu, idealnie, w sam środek, no jeżeli to nie będzie złoto. Złota gwiazdka, tak jest. Spadać to ty umiesz, ale wątpię, czy latasz równie dobrze. Chyba tak skończył to zdanie, nie byłem pewien, bo nie doczytałem. Ej, aha, o to chodzi. To ktoś musiał centralnie w samym środeczku wylądować. Jeżeli tylko 10 cm odstępstwa od samego bullseye'a, od byczego oka. No nie, ale złoty medal, złota gwiazdka, to się liczy. Lądowanie w mieście. No, przy złej pogodzie w środku miasta. No dobra, podejrzewam, że będzie to samo, co wtedy z uszkodzonym silnikiem, tylko że bez uszkodzonego silnika i inną maszyną. Dobra, dobra. I też mam nadzieję, cholera, że nie będzie to na przykład na dachu Maze Banku albo coś. Dobra, 3, 2, 1, go. Dobra, leć do punktu kontrolnego. No dobra, to nie będzie problemem chyba. Nie widzę żadnego licznika, więc pewnie faktycznie odległość będzie się tutaj liczyła. Widziałem, że na złoty medal 100 metrów. Ło, kurczę. Ale latać w takiej pogodzie to nie jest nic fajnego. Serio, maszyną telepie? Jak gównem w galarecie? Jeżeli ktoś kiedykolwiek widział takie zjawisko. Ja osobiście nie widziałem, ale jestem w stanie sobie to wyobrazić. Jak to wygląda? O cholera. Co, piorun we mnie trzasnął? Dobra, nie fajnie. Trzeba będzie wykonać ostry zwrot z jednym sprawnym silnikiem. Ale... O kurde. Jak na plażę? O kurde! O shit! Nie zahaczę, nie wejdę. Jest, dobra. Lądowanie na plaży, powiadacie. No dobra. Mogę. Czemu nie? Tylko tu jest, widzę, punkt kontrolny najpierw. Muszę zgarnąć. O kurde. Maszyna się ledwo co unosi. Dobra, podwozie wysunięte. O kurde, stop, to już tutaj muszę lądować. To muszę tam dojechać. O kurde. Nie, budka. 100 metrów. No jedź szybciej, dalej, no. Aaaa, no nie. Będzie srebro, nie. No kurde. Brąz, jeszcze gorzej. No dobra, zaliczona lekcja, no ale niestety brąz. Choć dziewczyny lubią, podobno. Jak można sądzić po filmiku Two Girls, One Cup. No, wybaczcie. Kto nie słyszał nigdy o tym filmiku, niech przypadkiem nie próbuje go znaleźć. Serio, proszę. Teraz personalnie. Ciebie, który nie słyszałeś o filmiku Two Girls, One Cup, nie wpisuj tego. Wpisuje się dwa girls, dwa... Znaczy jeden, sorry, cup. Ale nie wpisuj tego, naprawdę nie wpisuj. To jest tak... obrzydliwy film. Ale w sumie już lepiej to niż Three Guys, One Hammer. No... To może dla tych sadystów, którzy lubią oglądać śmierć.
Na wizji. Nie, dobrze, bo się czarno zrobiło teraz. Czarno bardzo w tym materiale. Nie, serio? Jeżeli słuchać tego gościa, to naprawdę oprócz tego, że mówi, że mnie nie lubi, że spadać umiem, lubi wyrzucać kadetów z samolotu bez spadochronu i tak dalej, to mówi mądrze raz na jakiś czas, ale przynajmniej odnośnie samego latania, bo naprawdę pogoda wpływa na pilotaż. A, dobra, ale czy dam radę trafić teraz bez problemu? To raczej tak. Staram się, żeby mój statecznik był celownikiem, tak jakby. Rzędne lądowania na plażę i stosuj się do czegoś tam czegoś. O, ja tutaj widzę znowu ledwo co, wyciągam ten checkpoint. Spokojnie, i teraz wiem, że mam troszeczkę więcej czasu, bo tam jest piach, na którym się nie sunie po asfalcie. Dobra. Oj, że w niebelskim nie zahaczył, pięknie. Dobra, ląduj. Nie tak ostro i nie w dziurę! No ale... Cicho. Hamuj, bo przejedziesz! Nie, kurde, ale zahamował drastycznie! Brązowa, no nie! Mogłem to już zrobić, no. Cholera. No dobra, jeszcze raz. No okej, dobra, mimo wszelkich starań nie udało się dolecieć bez jednego uszkodzonego silnika. Ej, no kurde. Jeszcze o co mało bym nie zgarnął checkpointu, ale to by było słabe. Oj, kurczę, gorzej się teraz lata niż kiedykolwiek, co jest zgrane? Ja rozumiem, że fragmencik dla was wycięłem, no ale bez przesady. Dobra, podwozie. Wysunięte. Przelecieć dziurę i lądować, no ale nie tak pionowo, no oderwij trochę maszynę! Oj, ale że muszę posadzić. Przejadę. No, dojedź. No, ja bym rzekł, że idealnie, tak jest! Dobra, czyżby pozostała jeszcze tylko jedna gwiazdeczka? No. Ej, walniemy to w jednym odcinku, Rafale. Czyli limit dwóch odcinków się zupełnie nie przyda. Ej, jeszcze będę bogatszy niż kiedykolwiek. O kurde. Teraz się zaczynam zastanawiać, czy pierwsza wersja tego challenge'a nie byłaby lepsza. Bo tam było 10 pierwszych. Dobra, uwaga, ostatnie. Ruchome lądowisko. Wyląduj śmigłowcem na jadącej ciężarówce. O cholera. No brzmi hardkorowo. Pytanie, czy hardkorowe też będzie. Też zależy, jaka to będzie ciężarówka. Jeżeli cysterna, to mega słabo. Ej, co to jest za śmigłowiec? Ej? Chciałbym się dowiedzieć. No. Gdzie nazwa jest? Sorry, nie wyświetla się. Radia też nie ma. Ej, wow, właśnie. Sorry, 19 sekund, ale lecę do góry. Jak łeb. A tu trzeba już lądować. Łooo, Prawie. No już srebro, no ale... Ej, srebrna gwiazdka za pierwszym razem, uderzając najpierw w asfalt? Kurde, dobra, tej, to pójdzie szybciej chyba niż myślałem. No ile tam było? 18 czy 19 sekund? Ale spokojnie! To się zrobi. Chyba bez problemu nawet. Choć w sumie chyba bardziej lubię latać samolotami. Z naciskiem na lasera. Niż helikopterkami właśnie. No dobra, no ale powtarzamy to. Srebro mi kurde nie wystarcza. A tak właściwie, no mi wystarcza osobiście, ale... Jak złoto było tak niedaleko. No. Przecież to już można lądować praktycznie. No serio, no patrzcie. Ups, no dobra, może nie. Może, no dobra, może będzie jeszcze jedna próba. Aha. Okej. To one more time. Choć ta piosenka też jest tutaj w radiostacjach dostępna. Można poszukać i znaleźć. Znaczy nie, no może trafić bardziej. Bo nie można sobie tutaj wybrać swojej playlisty z tego co wiem. No ale i tak, kurczę, jest tyle stacji radiowych, w których można przebierać, że naprawdę dla każdego coś miłego. Dobra, zwolnij. Delikatnie. Kurde, słabo. Ale podnieś maszynę.
No podnieś i tylko... No posadź ją już, krecie! No dobra. Aż teraz się rozbije. Demonstracyjnie. Jak? No jak? No rozbij się! No eksploduj, kurde! To jak nie chcę, to mi szybciej wychodzi. No właśnie. Jeszcze raz, come on. I tym razem chyba będzie mądrze delikatnie poczekać do momentu, aż on nie wjedzie na most. Bo wtedy będzie jechał prosto. A jak będzie jechał prosto, to ja bym miał łatwiej, żeby wylądować. Okej, dobra, jest prędkość. Już teraz tylko dostosować lot. Już delikatnie obniżyć. Tutaj skręcić. Tutaj cyk, troszeczkę za bardzo chwieje, troszeczkę podwyższ. Delikatnie. Dobra, ląduj, kurde, srebro, no. 2 sekundy za późno. Jeszcze raz. Bo bardzo mi zależy na tym, żeby ten challenge był completed. I to właśnie w tym jednym odcinku. Ej, serio, mam nadzieję, że się nie obrazicie na to, że tak, kurczę, pominąłem inne challenge. No ale 50 odcinków, naprawdę? Tego chcecie, żebym 50 odcinków po prostu grał i zarabiał 7 kafli, a później robił co chce? To w sumie nie byłoby głupie, no ale inne challenge innych ludzi też czekają, tak w sumie, nie? I to by było troszeczkę nie w porządku w stosunku do nich. No, a to jest tylko nie w porządku w stosunku do Plapli Pleplowskiego, czyli autora tamtego challenge'a. Nie, dobra, szybko, bo naprawdę parę sekund jedynie zostaje. No, hamuj! No, no już, ląduj! Nie? Nie zaliczysz mi tego? Kurde! No to jeszcze raz. Ale trzeba rozbić maszynę, ale tym razem muszę ją rozbić troszeczkę szybciej. Więc prędkość i kolizja z mostem. No kurde. No ja pierdziel! Nie, naprawdę. Kiedy się chce rozbić helikopter, to jest to trudniejsze niż kiedy się nie chce go rozbić i się go rozbija. Naprawdę. No dobra, no już dobra, no. Jak? Pojazd utknął? Ale który? No nie wydaje mi się, żeby to był helikopter, bo jeszcze byłbym w stanie wylecieć jakoś. Nie, ale nie wierzę, za każdym razem, póki co, za pierwszym razem było najbliżej złota. Jeszcze żaden na złoto tak faktycznie. Dobra, spokojnie, chill. Luzik, 10 sekund jeszcze przede mną. Ląduj. No ląduj, no kurde! So fucking close! Czy mogę się poddać zawczasu? A może... O! Cholera, wysiądź i się zastrzel. O, porzucono pojazd. No dobra, tak można to robić szybciej po prostu i kurde. Nie wiem, która to już będzie próba, ale już mnie zaczyna to denerwować powoli. Dobra, no nawet bez tego 3-2-1 by można było, tak szczerze. Dobra, szybko. Skróć dystans. Teraz przestań. I nawet zacznij zwalniać i się obniżać. No, Jeszcze wolniej. No, ciężarówko musisz przejechać. No i teraz. No i tak jest. No kurde! Kolejny raz nie. Dobra, wysiadaj. Fuck this shit. Naprawdę nie lubię, jak nerwy biorą górę, no ale kurde! No za każdym razem jest tak blisko, no. No ale jest to bardzo precyzyjne lądowanie. Więc nie dziwo to, że ja latając nieprecyzyjnie nie jestem w stanie wylądować. O kurde. Chyba za wcześnie. Obniżyłem pułap. Ale z drugiej strony, no zbliż się. No! No kurde! I nie zalicza takiego czegoś. Muszę autentycznie wylądować równo. Wszystkie kółka. Fuck! No cholera, dobra. Mój osobisty challenge teraz. Jeszcze maksymalnie piechol 3 próby. A jak nie, to liść na mordę. Auto liść. Bo nie ma tej osoby, która mogłaby mi go wymierzyć. A uwierzcie, jak są auto liście, to są najbardziej siarczyste, bo wiesz, że zaboli. I tylko ciebie. A nie biednych, postronnych ludzi. No chyba, że ktoś przegrał zakład. O liścia, no to wtedy trzeba wymierzyć mocno, żeby zakład się dopełnił.
A to właściwie kara za jego niewykonanie. Dobra, 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 już spokojnie, spokojnie. Nie chcę zarobić liścia. Więc no, nie, spokojnie, spokojnie. Chill, chill, no nie huśtaj, nie huśtaj. No, dobra, pierwsza zmarnowana. Skacz na łeb, najlepiej skręć sobie kręgosłup, powtórz. Aha, właśnie, super. To mogłem nie wychodzić tak zupełnie. Dobra, druga z trzech. A później liść. Ała. Dobra, spokojnie. Spokój, luzik. Chill. No, niewiele czasu, piechol, już byś musiał wylądować. No! No, no, ile tam było? 19 z groszem. Ile? No jaki czas? No wiem, że srebro, cholera, no wiem, wiem. No kurde, mniej niż sekunda. A teraz jak nie wyląduję? No, to policzek mnie zapiecze, au. Może podwyższmy limit piechol do 5. Nie, no słowo się rzekło, no ale znowu wyszedłem jak kretyn, no może dlatego, że chciałem po prostu mieć te parę sekund w zapasu, żeby skoncentrować się. Dobra, najpierw maksymalnie szybko do niego. Okej, okej. O kurde, on już zaczyna skręcać. Dobra, ląduj, cholera, ląduj. Musisz wylądować. Aaaa, no jakie poplątanie z pomieszaniem. No. No siedzi! No dobra. Uwaga. Nawet się zbliżę do mikrofonu, żeby było to dobrze słychać. Au. Dobra, może nie był tak bardzo siarczysty, jak mógłby być, ale no. Właśnie dłonią rozcieram prawy policzek. Żeby zarumienie nie wyszło takie, jak wyjdzie zapewne. Kurde. Chyba bez liści. Teraz po prostu to zrobić na złoto, żeby dokończyć ten challenge. I raz wraz z tym liściem troszeczkę uciekł ze mnie humor, tak szczerze. Ej, dobra, no i teraz. Teraz, tylko usiądź na nim, usiądź. No kurde! A ile miałem sekund zapasu? No cholera, wysiadaj, powtórka, powtórka. Replay! Dobra. Teraz come on! Lecisz, no. Cholera, ale szczerze, po którymś powtórzeniu już mógłby się uspokoić ze swoimi radami. Kogoś ze szkoły latania, choć w sumie to jest szkoła latania, on musi pieprzyć. Znaczy gadać. Konwersować. Dawać rady. No i teraz, posać. Ile? No jest! No! I o to chodzi, i o to chodzi. Ładowanie śmigłowcem mam, złoto. Jest. No to dobra. Challenge! Completed! Dzięki, Rafał, za ten challenge. Mam nadzieję, kochani, że kolejne od was pojawią się pod następnymi materiałami, choć tam właściwie pewnie do pojawienia się do momentu pojawienia się tego konkretnego odcinka już parę challenge kolejnych przyjmę. Więc ja w tym momencie żegnam się z wami. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Już tak właściwie... Ej, poczekajcie jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik poczekajcie, bo jestem ciekaw, ile mam teraz na koncie. O cholera, dobra, no ale nie wiedziałem, że będzie jeszcze loading, więc no, to wam wytnę. Szybko. Dobra, okej. Wciąż masz dostępne zaproszenia do akcji. Nie, to mnie wcale nie interesuje. Żadne zaproszenia do akcji. Bardziej chodzi o internet i ile mogę wpłacić. O, shit, 62 tysiące. A przypominam, muszę uzbierać 300, żeby móc wklepać kod na pół bańki. No i Entity. Ha, dobra. Już naprawdę jesteśmy bardzo blisko. No, i to mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję tak samo jak was. No dobra, to jeszcze raz się z wami żegnam. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej i wielkie dzięki za oglądanie. I oczywiście klasycznie salucik na koniec.